Witam ponownie panowie. Dzisiaj temat związany ze stylizacją włosów, a dokładnie tym, czym się różnią poszczególne produkty oraz które lepiej się nadają do którego typu fryzur oraz włosów. Żele, pasty, woski, pomady, lakiery. Wszystkich nie omówimy, ale kilka już tak. Dlaczego to ma znaczenie? Znacie to uczucie, kiedy wracacie od fryzjera, macie idealną fryzurę, jesteście zadowoleni. Następnego dnia próbujecie ułożyć taką samą i cokolwiek byście nie robili, nie wychodzi. Po części dlatego, że fryzjerzy mają o wiele więcej wprawy, tak, a po części dlatego, że używają preparatu lepiej dobranego do waszego typu fryzury oraz włosów. Jak preparat jest dobrze dobrany, ułożenie fryzury jest bardzo, bardzo szybkie. Jak źle, może nam to znaleźć dużą ilość czasu i prawdopodobnie nie osiągniemy takiego samego efektu. Czym się różnią poszczególne preparaty? Jest kilka głównych kwestii. Pierwsza jest taka, czy nasze włosy będą świecić, czy będą matowe. Kolejna rzecz to jest zdolność modelowania, czyli jakiego typu fryzury jesteśmy w stanie w ogóle stworzyć. Następna rzecz to jest trwałość tej fryzury, czy włosy są sztywne, czy preparat je blokuje, czy nie. I kolejna główna rzecz to jest taka, że niektóre preparaty włosy sklejają, a niektóre nie. Pierwszy jest żel. Żele wszyscy znają i stosowali to jako swój pierwszy środek do stylizacji włosów. Jest oparty na bazie wody, w związku z czym bardzo łatwo się rozprowadza, a po wyschnięciu blokuje włosy. Po wyschnięciu włosy są bardzo sztywne. Żelem możemy zrobić kilka rzeczy. Możemy postawić włosy na tak zwaną mokrą włoszkę. Możemy również za pomocą grzebienia ułożyć je w bardziej klasyczne fryzury. W ciągu dnia fryzurę za pomocą wody można dowolnie przymodelować. Żele są bardzo tanie, bardzo łatwo się zmywa, ale również mają swoją ciemną stronę. Mianowicie są bardzo, bardzo szkodliwe dla włosów oraz skóry. W związku z czym trzeba mieć dobry powód, aby je używać. Inaczej wszystkie te same fryzury, co stworzymy żelem, możemy stworzyć innymi preparatami, które jednocześnie będą dla nas bardziej korzystne. Kolejny preparat to obecnie w Polsce jeden z najpopularniejszych pasty. Idea pasty jest taka, że po zaaplikowaniu, po nałożeniu nasze włosy powinny wyglądać naturalnie, jakbyśmy absolutnie niczego nie używali. Właściwości modelowania są albo słabe, albo średnie, w związku z czym jeżeli chcemy podnieść włosy do góry, będzie nam potrzebna suszarka oraz fryzura nie jest trwała. Można w każdej chwili bez problemu przeczesać palcami. One nie są sklejone. Fryzura wygląda naturalnie, zupełnie jakbyśmy nie stosowali żadnego preparatu. Pasty są, powinny być matowe oraz są bardzo lekkie. W związku z czym nadają się również do włosów rzadkich oraz cienkich, tak jak moje. Fryzura nie będzie opadać. I teraz mamy dwa wyjścia. Możemy zostawić tą fryzurę tak jak jest, ale ona będzie się zmieniać w ciągu dnia lub możemy potraktować ją lekko lakierem i w ten sposób utrwalić, zasłaniając czoło, inaczej będzie się świecić i nie za dużo lakieru. Lakier służy tylko i wyłącznie do utrwalania, nie służy do modelowania. Koło past bardzo często będą leżeć gumy oraz kleje, czy też tak zwane glinki. To są preparaty, które są już cięższe, w związku z czym nadają się do włosów rzadkich czy cienkich. Gumy ponadto nadają się tylko i wyłącznie do włosów krótkich, one bardzo zlepiają, można sobie powyrywać włosy. Natomiast kleje czy glinki to jest bardzo dobra alternatywa do past, jeżeli ktoś ma grube, gęste włosy, które ciężko jest ujarzmić. Niestety fryzura nie będzie już wyglądać tak naturalnie, jak będziemy próbować przyczesać włosy, to będziemy czuć pewien opór. Następny preparat to jest jeden z najpopularniejszych preparatów na świecie, wosk. Wosk jest bardzo często stosowany na pokazach mody ze względu na niemal nieograniczone możliwości modelowania.
pomocą wosku można stworzyć dowolne fryzury. Włosy nie robią się sztywne, tak jak przy żelu, w związku z czym w ciągu dnia można je dowolnie przemodelować. Aby utrwalić fryzurę, znowu będzie potrzebny do tego celu lakier. Ciemną stroną wosku jest to, że jest go bardzo, bardzo ciężko zmyć i będziemy potrzebować dedykowanego do tego celu szamponu, jeżeli chcemy zrobić to dobrze. Kolejnym produktem i już ostatnim na dzisiaj są pomady. Pomady są znane z lat 50. 60., kiedy wszyscy mieli klasyczne fryzury, właśnie używali do tego celu pomad. One wtedy były robione na bazie oleju. To znaczy, że były bardzo ciężkie w zmyciu i w pewien sposób można je postawić koło wosku z tą różnicą, że dają o wiele większy połysk. Nowością są natomiast pomady robione na bazie wody. Pomady idealnie nadają się do tworzenia wszelkich rodzajów klasycznych fryzur. O ile pomady na bazie oleju leżą niedaleko wosku, o tyle pomady na bazie wody leżą niedaleko żelu. Z kilkoma różnicami. Nie trzeba czekać, aż wyschnie, zanim pojawi się chwyt. Oraz są o wiele lepsze jakościowo, w związku z czym nie niszczą naszych włosów ani skóry. Niestety są również o wiele droższe i prawdopodobnie niczego poniżej 50 zł nie uda nam się kupić. Podsumowując, panowie, te kilka produktów to jest prawdopodobnie to, co większość z nas potrzebuje, aby stworzyć większość fryzur. Suszarka, lakier, pasta, wosk oraz pomady. Z ciekawych rzeczy są jeszcze pudry, które stosuje się często na początku w celu podniesienia naszych włosów od nasady, a potem nakłada się przykładowo pastę lub kleje czy też glinki, które mogą być bardzo dobrą alternatywą do pasty, jeżeli ktoś ma grube, gęste włosy, które ciężko ujarzmić. Panowie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.